O Bursztynie Dawno temu jedynym panem Bałtyku był Gosk. Bożek ten mieszkał w pałacu na dnie morza. Władał on wiatrem, sztormem i falami. Mieszkał ze swoją piękną córką Juratą, która bardziej niż morską głębiną interesowała się życiem ludzi. Często wychodziła na brzeg i z oddali spoglądała na rybaków wypływających w morze. Jurata upodobała sobie przystojnego młodzieńca i słała ku niemu tęskne spojrzenia. Pewnego razu, gdy rybak wyruszył daleko w morze, postanowiła się do niego zbliżyć. Ukradkiem podpłynęła do łodzi i pomagała w pracy. Nie uszło to uwadze rybaka. Dostrzegł nimfę w przejrzystej wodzie i zachwycił się jej urodą. Jego oczy zapłonęły miłością, a dłoń sama wyciągnęła się w jej kierunku. Jurata była zbyt szczęśliwa, by się wahać, przyjęła zaproszenie, zrobiła to, o czym od dawna marzyła, stanęła w łodzi obok ukochanego. Tego dla goska było już za wiele. Od początku nie podobało mu się, że córka interesuje się ludźmi. Gdy zaś dostrzegł, że zakochała się w rybaku, rozgniewał się nie na żarty. Nie mógł na to pozwolić. Wtedy Bałtyk pokazał groźne oblicze. Rozszalała się gwałtowna burza i nadciągnęły ogromne fale. Łodzią rzucało jak łupiną orzecha. Gosk przyzywał Juratę, lecz ona wolała pozostać ze swym ukochanym. Wystraszeni sztormem natychmiast skierowali się ku brzegowi. Gosk wpadł we wściekłość. Fale jednym uderzeniem zdruzgotały łódź rybaka, a jego samego pogrążyły w morskich głębinach. Wobec potęgi ojca Jurata była bezradna, straciła swoją miłość. Gdy Bałtyk ucichł, wydobyła ciało ukochanego i pochowała na rozewskim brzegu sama zaś półprzytomna i przepełniona bólem siedziała przy mogile i płakała łzy spływały jej po policzkach spadały na ziemię na płatki kwiatów i sosnowe igły po czym toczyły się ku morzu a że nie były to łzy zwykłej dziewczyny każda zamieniała się w kawałek bursztynu gosk Zbierał pieczołowicie łzy córki i budował z nich wspaniały pałac. Ale Jurata nie miała zamiaru wracać do okrutnego ojca. Wtedy wściekły gosk wzburzył Bałtyk tak potężnie, że bursztynowy pałac rozpadł się na miliony kawałków. Do dziś, w czasie sztormu, są one wyrzucane na brzeg, a jeśli komuś uda się znaleźć kawałek bursztynu, niech wie, że to łezka bogini Juraty, która bardziej niż okrutnego ojca pokochała kaszubskiego rybaka.